zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Obserwując prognozy na najbliższe miesiące, Zarząd Województwa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, by wszyscy Małopolanie czuli się bezpiecznie. Zbliżająca się zima to czas, by zadbać o kierowców i podróżujących. Zarówno Koleje Małopolskie, jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich są na to przygotowane. Jeżeli chodzi o pociągi, kolejarzy, ale również w ramach zarządu infrastruktury kolejowej, jakim jest PKP PLK, te instytucje są przygotowane właśnie na zimę, która jest przed nami. Podobnie jak w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, sprzęt, piaskarki, pługopiaskarki są przygotowane, czekają w gotowości. Ważne jest to, że obwody oraz kierownicy rejonów bezpośrednio koordynują właśnie pracę w ramach swoich obwodów i swoich rejonów. Zima w pierwszej kolejności rozpocznie się w terenach górskich, ale to nie znaczy, że Małopolska dba wyłącznie o Zakopane i Nowy Targ. Ważne jest to, by na bieżąco koordynować sytuację na drogach. Województwo Małopolskie odpowiada za utrzymanie zimowe 1395 km dróg wojewódzkich. Całość jest podzielona na 32 zadania. Za prawidłowe utrzymanie podczas zimy tych dróg odpowiada ponad 130 urządzeń. Są to urządzenia typu pługopiaskarki, ale także inne, które są potrzebne w różnych przypadkach, jakie występują w zimie. Procedura wygląda tak, że prowadzimy dyżury całodobowe, 3 razy na dobę wysyłamy meldunki o stanie nawierzchni, temperaturach. W momencie sytuacji przed opadami śniegu, czy nad ranem, w godzinach 3-4, przeważnie wyjeżdżamy na drogi. Zgłaszamy to do swojej dyspozytorki, która też jest 24 godziny na dobę. Ci, którzy dbają o bezpieczeństwo Małopolan, są w ciągłej gotowości od 20 października. Jak co roku akcję Zima przygotowujemy już wcześniej, tak żeby na jesień, w październiku być gotowym. Mamy 5 rejonów, które obsługują akcję Zima. To jest rejon Kraków, rejon Jakubowice, rejon Myślenice, rejon Nowy Sącz i Tarnów. Mimo że w każdym rejonie znajdują się niebezpieczne podjazdy i trudno dostępne fragmenty dróg, o wszystkich trzeba zadbać tak samo. Teraz jest tak, że podpięty jest sterownik pod tachograf. Czyli w momencie każdego kilometra to wysypuje na każdy metr kwadratowy taką samą ilość. Czyli jedzie 20 na godzinę, podaje mniej, idzie 40, ten podajnik chodzi szybciej. Także w każdym miejscu na całej długości i szerokości jezdni jest ta sama ilość materiału wysypanego. Jest to oszczędność i zarazem to, że każde miejsce na jezdni jest posypane jednakowo. Ważne jest to, żeby małopolskie drogi, a dokładnie drogi wojewódzkie, były bezpieczne, przewidywalne, żeby kierowcom dobrze się podróżowało, ale przede wszystkim bezpiecznie. Małopolska dba o bezpieczeństwo, bo jeżeli porównamy sobie rok 2019 do 2018, to poprzez różnego rodzaju akcje, chociażby wsparcia przejść dla pieszych, ale również chociażby wspieranie i dobrą reakcję w akcję Zima, to na małopolskich drogach w 2019 roku zginęło mniej o 43 osoby w stosunku do 2018 roku. Zarząd Województwa Małopolskiego dzięki tegorocznej akcji Zima chce jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę tragicznych wydarzeń. Małopolskie instytucje kultury dokładają wszelkich starań, by w czasie pandemii docierać do wszystkich swoich odbiorców. Choć internet znacząco ułatwia to zadanie, nie zastąpi on jednak bezpośredniego kontaktu pomiędzy artystą a widzem. Małopolskie Centrum Kultury Sokół stara się także działać w przestrzeni publicznej, by zaciekawić mieszkańców. Początek listopada dla nas to jest czas szczególny. 8 listopada jest rocznica lokacji Nowego Sącza. My znajdujemy się w Nowym Sączu, więc od 8 listopada zawsze, od wielu lat, zaczyna się festiwal Jubilei Cantus, czyli po polsku śpiew jubileuszowy. Bo dwie rocznice, wiadomo, lokacji miasta i odzyskania niepodległości przez nasz kraj. No i ten festiwal to zawsze jest kilka koncertów różnych, jeśli chodzi o repertuar. No i w tym roku też nam się to łączyło ze 110-leciem kina w Sokole. Zaplanowany jubileuszowy koncert przełożono na 11 grudnia. Za to w ramach festiwalu były koncerty, 2 koncerty muzyków z Filharmonii Krakowskiej, 2 kwartety, no i koncert jazzowy Bester Quartet,
którym miał grać z Grażyną Augustik, ale ona niestety ze Stanów Zjednoczonych nie doleciała z racji epidemicznych. Łączyliśmy się z nią przez internet, także widzowie mieli internet w internecie i nawet zaśpiewała jedną piosenkę przez Skype'a. To było tak eksperymentalnie przez nas zrobione, ale wyszło całkiem dobrze. Są jednak wydarzenia, choć mocno okrojone, które mogą się odbyć. W ramach pierwszej edycji pleneru SIEW w przestrzeni Nowego Sącza pojawi się aż 6 nowych murali wykonanych przez polskich artystów zajmujących się na co dzień street artem. Każdy z nich zaprezentuje indywidualny styl twórczy. Tak więc jeden z murali jest poświęcony Świętu Dzieci Gór, jeden z murali przedstawia 110 lat kina, 45 lat Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, które wcześniej istniało jako Wojewódzki Ośrodek Kultury. No i to jest 6 takich ścian, które wybraliśmy w porozumieniu z władzami miasta. No i tam powstają właśnie, mam nadzieję, interesujące murale. Do końca grudnia ma to wszystko się zakończyć, więc jeszcze jest chwilka, będzie można potem pójść na spacer i zobaczyć. Plener SIEW to jedyne wydarzenie, które może odbywać się bez udziału publiczności. Na grudzień zaplanowano spotkania, licząc, że widzowie będą mogli się pojawić. No 11 grudnia ten koncert, ten w zasadzie 110 lat kina, to co przewidywaliśmy. 18 grudnia koncert jazzowy w naszej galerii na Szlaku, albowiem z kolei to się wiąże z tym, że 10 lat istnienia galerii przy Małopolskim Centrum Kultury Sokół, bo wcześniej galeria BWA była samodzielną instytucją. Ale zobaczymy, jak to będzie. No, jeśli nie będzie można na żywo uczestniczyć, to oczywiście zapraszamy cały czas do sieci. Małopolskie Centrum Kultury Sokół utworzy także własne produkcje. Powstają filmy opisujące obyczaje ludowe z terenów Małopolski, a także instruktaże na artystyczne działania w czasie świąt. Ponadto instytucja nie zrezygnowała z organizacji cyklicznych wydarzeń. Trwa m.in. Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży. O wszystkich podejmowanych akcjach, które mimo pandemii umilają czas widzom, instytucja informuje na swojej stronie internetowej www.mcksokół.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.